To nie jest farsa, to nie jest oczywiście taka sztuka, która kreuje nieustanny rechot na widowni. To jest, myślę, bardzo mądrze napisana komedia ze świetnymi rolami, która mówi o bardzo wielu sprawach, które no, łączą się z charakterami ludzkimi i w związku z tym jest to ciekawe. No, historia dwóch staruszek, które uszczęśliwiają ludzkość i wszystkich nieszczęśliwych, samotnych panów posyłają na tamten świat i mają poczucie, że są no, zbawcami. No ja myślę, że takich zbawców bardzo wielu wśród nas chodzi, którzy uważają, że wszystko, co robią, da się usprawiedliwić. Wszystko, co jest jakimś złem dla innych ludzi, może być także usprawiedliwione. Ciepła opowieść o ludziach, bo żaden z tych bohaterów nie jest tak do końca przekreślony. Oni mają swoje śmieszności, ale w tym spektaklu każdy właściwie ma jakiś moment, w którym może tą swoją postać jakoś cieplej oświetlić. To czy dotyczy jednego z bohaterów, który ma twarz Hitlera, czy inny, który marzy, żeby być Napoleonem. Wierzę, że ta komedia dostarczy widzom wiele radości. Największym wyzwaniem to było to, to wspomniałem o tym, żeby nie przekroczyć granicy dobrego smaku, bo każda komedia, nawet ta najlepiej napisana, do takich zaliczam sztukę Arszeniki Stare Koronki, no kusi reżysera, kusi aktorów, żeby trochę przedobrzeć, że czasami, żeby przez tą cieniutką linię, która dzieli komedię od farsy, przejść. Jestem przekonany, że nasi aktorzy trzymają się w ryzach, bo wtedy jest to śmieszne.